Cześć, dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie. Wypoczętych po świętach, czy, albo przejedzonych może. Cześć, takie pytanie prywatne do przyjaciela swojego. Ryśku, wróciłeś już z Dominikany? Kochani, tradycyjnie na początek obowiązek, czyli formułki. Za chwileczkę przechodzimy do konkretów. Jeszcze raz miło jest mi Was gościć na naszym cotygodniowym spotkaniu. Kochani, zachowujemy się grzecznie z racji na obecność kobiet. Bardzo nam miło. Z tej okazji, to z reguły męskie towarzystwo zawsze urozmaicone wcią piękną dobrze wpływa na samopoczucie. Kochani, może to jeszcze urok świąt, chociaż taki niespecjalny w tych czasach dość dziwnych. Bardzo niska zmienność dzisiaj. W poprzednim tygodniu dość wysoką zmienność mieliśmy, ale tradycyjnie w okresie świąteczno-noworocznym nie ma niestety aktywności inwestorów. Ci duzi gracze przecież już wypłacają sobie kwartalne i roczne premie, menedżerowie oczywiście, to też ich aktywność jest żadna. Przygotowują się na uderzenie na przyszły rok. A jak to wygląda od strony praktycznej, to już przedstawiam. Proszę nie patrzeć na to, co stop lossy pod spodem to niestety przebija. To jest ostatnia sesja z ubiegłego tygodnia w Stanach Zjednoczonych. Jakie mamy obroty? New York Stock Exchange. Obrót na akcjach, to nie jest kwota, to jest, tam jest podawany wolumen w ilościach obróconych akcji. Niecałe 150 milionów, na Nasdaqu 130 milionów akcji. Przeciętna dzienna aktywność inwestorów na sesji to jest zmiana akcji w wysokości powyżej 4 miliardów. I w procentach sobie możecie policzyć, jak bardzo są zaangażowani w tej chwili duzi gracze na tych rynkach. Tradycyjnie, co robiłem w zeszłym tygodniu i co w tym i co dzisiaj, a dzisiaj to tak trochę bez sensu, bawiłem się. Coś takiego. Cóż to jest? A nie to miało być. A nie, dobrze, dobrze. Dow Jones, US30, rynek kasowy, otwarta pozycja z czego? No skoro ostatni opór został wybity i utrzymane było wsparcie. Z wyjściem powyżej oporu, otwarcie pozycji długiej, stop loss bardzo ciasny, 191 punktów wzięte, zamknięte z palucha, znaczy inaczej, miałem zamykać z palucha, ale żeby jakbym zamknął z palucha, to nic nie pokazał. Przestawiony stop loss pod świeczkę, może się uda do tej profitu. Nie udało się i bardzo dobrze, 191 punktów za jeden dzień. Tak, na wykresie 15-minutowym, tu jest za nagodzinowym, to w ogóle wygląda jak nic. Druga rzecz, którą rozrywałem w ubiegłym tygodniu, to oczywiście funt do dolara, bo o tym zapowiadałem w ubiegły poniedziałek, że to będę rozbywał. Dlaczego? Przypomnijmy sobie jeszcze przy wykresie. Skoro w tym kanale spadkowego to widać kawałek, dlaczego sprzedający nie mogą zrobić nowego dołeczka? A dlaczego ostatni szczyt został rozjechany? To nic innego mi nie pozostało, jak granie długich pozycji,
pierwsza pozycja, kluczowe wejście. Tutaj jest taki mój układ PS2 na tym właśnie takim nieznacznym wsparciu na 5-minutowym wykresie. Otwarcie pierwszej pozycji, skoro jadą w górę, zeszli i stop loss mi się pięknie wybronił. On był początkowo tutaj, ale jak już zrobili nowe szczyty, to pod ostatnie dołki. Kolejna pozycja dołożona, kolejna pozycja. W sumie wzięte na tych trzech pozycjach zamknięte z palca. Troszkę żałowałem, bo wyszli powyżej mojego oporu na 1,3410, ale później pomyślałem sobie, przecież to i tak się cofną, bo oni nie świntuchy rynki. W sumie troszkę ponad 300 pipsów wzięte z tego trade'u. No i tym mogę się pochwalić. Co dzisiaj rozgrywałem? No rozgrywałem oczywiście DAX-a, bo bardzo go lubię. Dlaczego? No skoro mamy opór na H4, no to formacja Harami potwierdzona na H4 w pewnym momencie zaczęła zarabiać. Take profit z automatu był tu ustawiony niejako. Natomiast ja już wiedziałem, że jeżeli dojdą do tego miejsca, będę zamykał pozycję z palucha. Oj, nie, sorry, winę tu już. Kursor pokazuje. Przepraszam bardzo, Wojtku. Skoro opór już narysuje ten oporek, skoro opór działa, mam formację Harami, ona zostaje potwierdzona, no to pasowałoby sprawdzić to miejsce i tutaj na tym poziomie byłoby złoto realizowany zysk, z tym, że liczyłem się, że ten niewielki stop on poleci. On poleci i dlaczego? Zaraz sobie wytłumaczymy. Póki co ta pozycja na razie miętoli się, żeby brzydko powiedzieć. GPP USD od 15 minut, na wykresie 15 minutowym jesteśmy w trendzie bocznym. To była druga pozycja otwarta. Zaraz sprawdzimy sobie. Nie. Druga pozycja otwarta, tak. Rano grałem pierwszą w tym miejscu. Może będzie, albo nie wykasowałem. Wziąłem mniej więcej stop loss przestawiony był w to miejsce. Ten stop loss przestawiony, skoro te trzy dołki się bronią, to a zmienność jest śmieszna była. No, mam zaznaczony kursor. Nie wiem dlaczego. O, dobrze. Tutaj była otwierana pozycja. Wyleciałem mniej więcej w tym miejscu. Tak się broniłem. Duża świeca, która mogła zakończyć jako formacja zatrzymania cały ruch. Stop loss był przesunięty w to miejsce. Doszli do oporu, po czym cofnęli się. A skoro cofnęli się i zrobili, znowuż dotarli do wsparć, otwarcie kolejnego longa z dość jasnym stop lossem. To są pipsy. Ten cała strefa to jest raptem 30 pipsów. Szybciutko zabezpieczone. Poszli w górę. Gdzieś podciągnąłem tego stop lossa. Podciągałem. Oczywiście zakończyło się to. A ja już sobie tego nie wymarzę. Jakimś tam niewielkim zyskiem. Nie. To jest ta druga pozycja właśnie na funcie otwierana, o której mówiłem przed chwilą. Wychodziliśmy w to miejsce. Germany do tego miejsca spodziewałem się, że zejdziemy. Teraz nie widać kursora. Dobra. Nie będzie kursora, bo ciężko mi jest później wyrzucać to. Jest
otwarty short na H4, on zarabiał. Natomiast liczyłem na testowanie tego dołka, skoro opór miał bronić i wcale tego oporu nie byłem pewny, bo tutaj jest ważniejsze miejsce. To, o czym mówiliśmy sobie w ubiegłym tygodniu, niestety zakończyło się to na stop lossie. Kolejna pozycja dzisiaj otwarta na lirze tureckiej. Na razie ona jeszcze zarabia, chociaż nie wierzę, i lirę sobie dokładnie omówimy. Tyle tutaj z malunków, zatem do wykresów bieżących, co aktualnie się dzieje. Tradycyjnie kalendarium, kalendarz pusty w tym tygodniu, a poza tym dzisiaj giełda w Londynie dziś i jutro nie pracuje, mają wolne za święta weekendowe. Za sobotę i niedzielę, także dziś i jutro giełda brytyjska ma wolne. Jutro z danych zmiana tylko zatrudnienie z Japonii. To, co można wskazać na ciekawe dane. W środę, a we wtorek o 22.40 raport API na temat zapasów ropy. To jest prywatna firma, która dostarcza sprzęt i monitoruje rynek wydobywczy w Stanach. Departament Energii poda dane o zapasach ropy, benzyny i destylatów. I to w środę. Czwartek zatrudnienie w Stanach. Wnioski, konkretnie chodzi o wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Dane bez znaczenia, bez płynności na rynku. Zresztą te dane specjalnie nie będą z racji tego specjalnego okresu, te dane z firm nie spłyną na czas do Departamentu Pracy, także tutaj nie można się spodziewać niczego i rewizja dopiero będzie istotna. No i w piątek zaczynamy PMI-e przemysłowe za grudzień. Mamy pierwsze, jak zwykle startują Chińczycy. No i w poniedziałek już cała seria PMI. Zatem do wykresu przechodzimy i cóż tu takiego się dzieje? No niewiele się dzieje, jak popatrzymy sobie tutaj na wykresie H4, gdzie właśnie wyleciałem, już sobie to narysujemy, wyleciałem na tym stop lossie, mimo że pozycja zarabiała. Kolejny poziom 15.970 i to jest dla mnie dużo ważniejsze miejsce do tego, żeby próbować shortów na DAX-ie. Jest to szczyt, gdzie ten swing wyznaczył strefę wsparcia, strefę trendu bocznego i tutaj od paru dni, jak popatrzymy sobie, to po tych poważnych ruchach na Fedzie mieliśmy bardzo silny zjazd do wsparcia na 14800, teraz się podnosimy. I dlaczego tutaj już jest pierwsza strefa? Ano pierwsza strefa, bo dołek tej nieznacznej świeczki zielonej właśnie jest testowany i on koresponduje z tą dużą świecą, czyli z formacją zatrzymania. I teraz się podnosimy. Podnosimy się, jeżeli to pęknie, kolejny poziom 16000 punktów. I tutaj nic się nie zmieniło. Tak naprawdę na DAX-ie jesteśmy w boczniaku. Czym jest ten prostokąt? Ten prostokąt, każdy mówi o krachu, każdy wspomina o krachu. Dlaczego krach? Na razie trend wzrostowy nie jest zagrożony. Kluczowe wsparcie od maja trzymane na poziomie 14800 punktów bardzo ładnie zareagowało w listopadzie i pod koniec grudnia. I być może raj świętego Mikołaja, jeżeli to zostanie pokonane, szansa na kolejny szczyt na DAX-ie. Ale patrząc, jak rozwijamy się od maja, znaczy od marca po pandemii, jest to największa korekta w ruchu wzrostowym
Jeżeli miałaby się równość korekt sprawdzić, spadki w stronę 14300 punktów, które korespondują z pierwszym targetem dla korekty, takim naturalnym korektem 23,6 zniesienia FIBO. To też zostawiłem na razie ten różowy prostokącik, tylko po to, żeby próbować shorty w realizacji korekty. Tak jak wspomniałem, trend wzrostowy jest niezagrożony, wsparcia są bardzo ładnie trzymane, no ale jakby nie patrzeć, jest to tysiąc punktowe ruchy z wykresu dziennego. I w tej chwili to, co się dzieje na niższych interwałach, niestety pchamy się coraz wyżej i ta kreska 15864, to jest ten dołek, który zaznaczyłem z wykresu dziennego, on może być pierwszą barierą do zatrzymania wzrostu. Czy tak się stanie? Przekonamy się niebawem. Jeżeli to zostanie rozbite 140 punktów wyżej w stronę 16000 punktów. I mimo, że amerykańskie giełdy rosły na ostatniej sesji miesiąca, to co wspominałem, wolumen, zainteresowanie inwestorów jest niczyje. Ten okres kończący rok jest to dość dobry okres dla kapitału spekulacyjnego, a te kilka dni wytrzymamy jeszcze i zobaczymy, jak zareagują na to duzi gracze. Dzisiaj giełdy europejskie radzą sobie doskonale. Giełda francuska również od startu dzisiejszych notowań pcha się w górę. Natomiast na wykresie H4, ta ostatnia strefa oporowa, wokół której mieliśmy pokazanie kierunku i zejście do korekty pędzącej i pchamy się w górę, jest szansa na to, że 7184 zostanie wybite. A 7184 to oznacza, że Francuzi znowuż na historyczne szczyty. Tutaj na razie nic nie wskazuje na to, żebyśmy na francuskiej giełdzie polegli. W longach. Kiedy ostatni szczyt po rozbiciu stał się wsparciem, w dniu dzisiejszym po takim niewielkim cofnięciu znowuż apetyt na ryzykowne aktywa, 7100 pokonane, no i do szczytów bardzo, bardzo niewiele, co do końca tygodnia może się wydarzyć. Czyli dopiero zejście poniżej 7050 punktów daje nam szansę na głębsze odreagowanie wzrostów. Póki co granie krótkich pozycji jest dość mocno ryzykowne. I tak jest na wszystkich europejskich parkietach. Ostatnia nadzieja miśków, ponieważ to coś, co mieliśmy wyznaczone, zostało wybite, czyli te opory zostały wybite. Kolejny poziom to jest 27440 punktów, no i dołki porozbijane, jeszcze nie testowane. 27600 punktów, raczej w tą stronę. I to są te dwa miejsca. Pierwsze to jest dołek, który zamienił się po ruchu korekcyjnym, impuls, dołek wybity, zamieniony w opór. I to jest to miejsce, gdzie może powstrzymać wzrosty na włoskiej giełdzie. Co się dzieje za oceanem? Bardzo ważne miejsce, 36320 punktów, szczyty 16 listopada, testowane 16 grudnia, czyli miesiąc po. No i zbliżamy się do testu tych poziomów. Jeżeli nie, to znowuż próba ataku na historyczne szczyty. Na niskich interwałach znowuż obowiązuje w dalszym ciągu trend wzrostowy. Tutaj do pierwszego miejsca oporowego bardzo, bardzo daleko. To też te wsparcia na 33,520 ciągle w grze.
a każda próba zejścia poniżej kończy się wzrostem. Dzisiaj niestety okrągły poziom 36 tysięcy punktów pęka, też szansa na udany atak na 36-320, no i na historyczne szczyty 36-500 punktów. 36 500. S&P, no to breaking news, aby trzeba było podać, właśnie w dniu dzisiejszym spiął się na historyczne szczyty, no i 4800 bardzo blisko. Czyżby S&P 500 chciało pchać się na wyższe poziomy? Tutaj 4730 punktów to było bardzo ważne miejsce z racji tego, że po cenach zamknięcia i cenach otwarcia, gdzie patrzymy sobie ceny zamknięcia, ceny otwarcia, gdzie mieliśmy uderzenia na historyczny szczyt, nie udało się utrzymać na zamknięciu powyżej historycznego szczytu, później głęboka korekta w stronę 4500, no i od 4 dni jedziemy w górę. W tym, że jedziemy w górę na bardzo niskich obrotach i wszystko to może się odwrócić już po świętach. No i Nasdaq. Nasdaq, który w tym trendzie wzrostowym utrzymuje się cały czas. Moja długa pozycja na Nasdaqu, no może niepotrzebnie spalucha zatrzymałem, ale po co? Święta są, to nie trzeba myśleć o pieniądzach, tylko trzeba myśleć o relaksie. 16 450 punktów właśnie zostało pokonane. No i nam zostało pierwsze, ostatnie miejsce, których można spodziewać się obrony. Czyli poziom zamknięcia 16592 punkty. Jeżeli nie, to cieniem znowuż prawdopodobny atak na wyższe poziomy. Co to się działo na H4? No wsparcie z dziennego zostało utworzone i skoro ostatni dołek, ostatni szczyt przed dołkiem został wybity, stał się oporem, no jedziemy kolejnymi półkami cenowymi z niewielkimi zatrzymaniami. Mieliśmy takie dość delikatne i nabieranie niedźwiedzi. Robienie niedźwiedzich konia. No już nie chcą rosnąć. Nie chcą rosnąć. No to pokazali o godzinie 13, dlaczego nie chcą rosnąć. Już fajne miejsce do tego, żeby mierzyć się z shortami. Niestety nic z tego nie wyszło. Opór został. Ten opór, który ciągnął się od 24 listopada i on bardzo ładnie działał, został wybity. No i to jest ostatnie miejsce, ostatnia nadzieja dla chcących grać krótkie pozycje. Brytyjską giełdę, tak jak wspomniałem, zamknięta jest, dzisiaj nie działa. Na giełdzie japońskiej wzrosty do oporu 29300 i to giełda chyba w tej chwili jest najbardziej przejrzystą giełdą, jeżeli chodzi o zasięgi, bo do historycznych szczytów to ho, 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 ho. Tak naprawdę od grudnia ubiegłego roku utknęliśmy w bardzo szerokim trendzie bocznym i w tej chwili, jeżeli na wykresie dziennym ten dołek, który został rozbity jedną świecą, był sprawdzony i jeżeli to nie wytrzyma jako opór, kolejny target 29960. Cóż może szkodzić giełdom? No od strony logicznego myślenia to coraz większe lockdowny w Europie, w Azji również niewesoło. Inflacja, która może spowodować to, że nie spowodować, banki centralne zapowiedziały już, że będą, a niektóre zrobiły już to, będą ograniczać, a niektóre przestały wspierać gospodarkę. Luźny pieniądz skończył się. Czyli na te ryzykowne aktywa idą w tej chwili chyba tylko i wyłącznie rozpędem. No i sytuacja w Chinach, gdzie parametry gospodarki chińskiej
znacznie się pogorszyły, nie tylko w sektorze nieruchomości, ale generalnie wszystkie. No i co to oznacza? Oznacza to, że o czym mówią już Amerykanie, że jeżeli Fed przystąpi do cięcia stóp procentowych, do podnoszenia stóp procentowych, czyli będziemy mieli nic innego jak ze schładzaniem gospodarki. I to jest coś, co może szkodzić w dłuższym terminie ryzykownym aktywom. Statystyki mówią, że jeżeli tydzień przedświąteczny jest wzrostowy, a był, to kolejne dwa tygodnie po nowym roku również będą wzrostowe. Tyle statystyki. Także ten rajd świętego Mikołaja na początek stycznia może się przedłużyć. No i to też Amerykanie na historycznych szczytach mogą się znaleźć. No i patrzymy na małe spółki amerykańskie, które radzą sobie najgorzej ze wszystkich. Tu się sytuacja techniczna kompletnie nie zmieniła. Wsparcia, które trzymane są od kwietnia, bardzo ładnie wybronione. I w tej chwili pierwszy target 2280 punktów. Jeżeli to nie powstrzyma wzrostów, to kolejny 2310. Tutaj na wykresie H4 zobaczymy to, co bardzo ładnie się dzieje. Ostatnia strefa oporów, opór, porozbity, zamieniony wsparcie. W dodatku zrobiony bardzo ładną korektą pędzącą A, B, C. Uderzenie popytu, kwestią chyba czasu wydaje się dojście do 2778. Na rynku surowcowym na razie sporo marazmu. Za chwileczkę pozycję na złocie zamknę z palucha. Przecież zarabiać dzisiaj się na tym nie da. Cóż takiego? Na wykresie dziennym złoto pozostaje w trójkącie. I tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko apeksu trójkąta. Ale jeżeli 1815 zostanie pokonane i tutaj szansa na pokonanie tego poziomu jest dość znaczna, to kolejny target, już sobie postawimy znacznik cenowy, kolejny target to jest to, co było oporem i na tych dwóch świecach wokół tego poziomu była walka. Jest to poziom 1833 dolary, postawimy znacznik, żeby było jasne, o czym mówimy. 1833 dolary za funkcję. No i do oporu, który współgra z górnym ograniczeniem tego trójkąta zwężającego się, to są okolice 1870 dolarów. Wybronione 1750, o, zniknął mi znacznik, nieważne. 50. No i tak naprawdę czekamy. Wyjście górą, szansa 1833-1870. Utrzymanie tego oporu, to znowuż spadki najpierw w stronę 1785 i później w okolice 1760. Tak powiem brzydko, tak na skuśkę do podtrzymującej linii w trójkącie. Na rynku srebra 23 dolary za uncję. W dniu dzisiejszym zdobywane, jak sobie dobrze wyznaczycie te poziomy, wystarczy je tylko poprawiać. No skoro popyt jest i ta formacja, świeczka dzienna się jeszcze nie skończyła, ale ta formacja, szczypiec na dole z potwierdzeniem rozbicia ostatniego szczytu po tej korekcie, otwiera nam drogę w stronę 23,37. Tutaj 23 dolary góra jeszcze próbuje bronić, co widać na wykresie choćby nawet 15-minutowym. Górne ograniczenie, będziemy widzieć. Wcześniej nie. Górne ograniczenie trzyma, no ale już pierwsza zapora, gdzie na tym szczycie, patrzmy sobie po cieniu,
próbował się zrobić opór, został rozbity i w tej chwili, jeżeli z poziomów 22,95 pojawi się popyt, szansa znowuż na 23,30, no i kolejne miejsce to jest ten dołek w ramach korekty pędzącej. Także jeszcze na ten moment surowce mają szansę odrabiać straty. Również na ropę, która, jak popatrzymy sobie, taką flautę, jaką mieliśmy na WTI, $75 i na wykresie H4. Właśnie mówiliśmy sobie ostatnio, tutaj na wykresie godzinnym, byliśmy w trendzie bocznym, wsparcia wytrzymały pokazanie kierunku, przetestowanie ostatniego dołka, bardzo wysoka świeca i teraz ostatnie dołki, jeżeli nie wytrzymają, 79,50 na celowniku kupujących. Nic na razie ciekawego, skąd to wynika. Te wsparcia, które były w tej chwili, próbują powstrzymywać wzrosty, ale jakieś powstrzymywanie, to najwyżej zejście z powrotem do 74,24 no i spadki dopiero w zejściu poniżej 73, 72,70. Poniżej tego poziomu ewentualnie dla odważnych próba grania korekty z potencjalnego oporu w stronę 74,30. Na ropie Brent dokładnie to samo. Benzyna, która wypchała się powyżej ostatniego OLO, czyli OLO to miejsce, gdzie ostatnia linia obrony, gdzie zarówno kupujący, jak i sprzedający próbują przepchać rację na swoją stronę, przetestowana została z drugiej strony. Też najbliższy poziom to ta strefa oporu, to jest 2,3550 oraz kolejna na 2,3970. Te ruchy dość przypadkowe są i niestety niewiele się dzieje. Na platynie kręcimy się wokół $1000 i to kręcimy się od wielu, wielu dni. Przebywamy cały czas w boczniaku od wielu dni, od sierpnia, od wakacji praktycznie, gdzie próbowaliśmy wychodzić powyżej 1000 dolców. Bardzo niewiele spadliśmy poniżej 1000, no $1000 okrągły poziom. Zaliczyliśmy nowe minimum, no i tutaj znowu $1000 może się okazać zaporą nie do przebycia. Miedź aktualnie jest na bardzo ważnym poziomie. Ostatnie szczyty 451, jeżeli zostaną rozbite, znowuż szansa w stronę $483 za uncję. Na wykresie dziennym ta strefa oporowa dość mocna, 412 wytrzymało jako wsparcie, o tym żeśmy sobie mówili poprzednim razem. No jeżeli tutaj 451 pęknie, chyba wszystko wskazuje na to, że tak, otwarte jest droga najpierw do 462 i do $483 za 100 funtów miedzi. Jak pokazywałem, mam długą pozycję na lirze. Bez przekonania, tak naprawdę. Co tu się dzieje ciekawego? No nic się nie dzieje, poza tym, że spready bardzo wysokie. Patrząc na wykres tygodniowy, Erdogan zrobił swoje. W ubiegłym tygodniu no, cały ten wzrost wymazany. Nie doszli z poziomów tygodniowego do 9,85, czyli pierwszego takiego ważnego poziomu wsparcia. Dzisiaj zaczynamy wzrostowo. Też na wykresie dziennym na razie maluje nam się ta suki. Gdzie jest mój take profit? Już zaraz narysuję. Stop loss oczywiście zaznaczyłem. Pokazywałem na wejście okolice 12 lir za dolara. To jest to miejsce, gdzie po rozbiciu dołka mieliśmy
też i próba od razu kontra sprzedających. Przy niskiej zmienności nawet Bank Turcji ma szansę manipulować kursem waluty. Też nie do końca jestem przekonany tej pozycji, ale miałem sygnał techniczny, jestem tam tylko i wyłącznie technicznie, nie pod fundamenty. No, pod fundamenty też, ale na rynku surowców rolnych. To też tutaj podejście w stronę 12 funtów tureckich za dolara, jest na to szansa. No i ten zjazd, potężny zjazd, być może się zakończył, będzie okazja do zarobienia. Tylko i wyłącznie spekulacyjne podejście. Funt do dolara. No i cierpliwości mi niestety brakło. Patrzymy sobie na wykres 15-minutowy, dlaczego mi brakło cierpliwości. Tysiąc 1,34 to są te okolice, gdzie zamykałem te trzy pozycje długie, grane tutaj od dołka, dokładnie od 5-minutówki w tym miejscu dokładane. 1,34,10. Bardzo ważne miejsce. No właśnie wokół niego żeśmy cały czas tupi. To jest mniej więcej środek tego boczniaka, który od 23 grudnia się utrzymywał. No i mamy nowy szczyt. Przypomnę, długie pozycje grałem w tym miejscu na M5, drugi raz w tym miejscu, dwa razy zamknięta pozycja, po czym oni zjechali. No i było, ale nie chciało mi się już siedzieć przy komputerze, bo widziałem, że nic się nie dzieje. To było miejsce do dołożenia do ponownego grania longów i tutaj dzieje się bardzo ciekawie. Patrzymy na wykres dzienny, co dalej z maturzystą. Ja mówię 1,34,10. Na poprzednim spotkaniu mówię, że jest to kluczowe miejsce do tego, żeby odwrócić losy funta, który jakby nie patrzeć, od kwietnia przybywał w kanale spadkowym. No i stąd decyzja o graniu długich pozycji. No skoro sprzedający nie mogą zrobić nowego dołka, a ostatni szczyt przed dołkiem został wybity i pojawił się popyt, no to nic innego, tylko grać z longi. Pierwsze miejsce, na którym się zatrzymali, to są szczyty, ta świeczka odcajbarowa, dokładnie zatrzymane na świeczce, w tej chwili rozbite. No i dzisiaj znowuż szczyce na dole się pojawiły. Czy to obiecie hossy, obojętnie co. I teraz, jeżeli wzrosty, tylko kwestia timingu, jak wyjdziemy. To, o czym mówiliśmy sobie. Funt co 100 pipsów ma bardzo ważne poziomy. Pierwszy poziom to są dołki z grudnia ubiegłego roku, trzymane jako wsparcie i one w tym momencie są pokonane. Kolejne miejsce 1,35,10, kolejne miejsce 1,36,10 i kolejne miejsce 1,37. Dlaczego tak optymistycznie na funta? No przecież podnieśli stopy procentowe. I tu była próba mieszania w głowie. Ale to mieszanie w głowie, niestety instytucje finansowe nie pozwoliły na zbyt wiele. Też bardzo prosto było odczytać ich ruchy. No Bank Anglii podnosi stopy, funt się osłabia. No. Coś nienormalnego. No właśnie to jest to, że po to stworzono Wall Street, żeby większość ludzi przez większość czasu robić konia. Mówił to Jesse Livermore ponad 100 lat temu. I w tej chwili kolejny target 1510. 1610. Tutaj patrząc na wykres tygodniowy, nie mamy wątpliwości, co wsparcie z wykresu dziennego. Ostatnie opory pokonane, ubiegły tydzień zakończył się na poziomie 1410 i ten tydzień pchamy się znowuż zwyżką. No skoro zwyżka, to widzimy na wykresie tygodniowym kolejne szczyty jako targety. Że tutaj funt może być tą walutą, która zrobi
No, może nie furorę, ale ma największe szanse w tym kanale spadkowym. Wybił już środek, jesteśmy powyżej środka kanału spadkowego i znowuż dochodzi do górnego ograniczenia w stronę 1,36. Jak to będzie wyglądało? Tym bardziej, że Boże, no może pójdzie w ślady Edward. Edward, no nie Edward, tylko EURUSD. Także tutaj funt na ten moment, w ubiegłym tygodniu, funt razem z dolarem australijskim były najsilniejszymi walutami w gronie krajów G7. No to skoro były najsilniejsze, to patrzymy, co się dzieje z Australijczykiem. Po takim cofnięciu, ubiegły tydzień wzrostowy, podobnie jak funt, bardzo silna reakcja. Patrzymy na wykresie dziennym. Te poziomy, o których mówiliśmy, i patrzcie, jak ładnie ta para technicznie chodzi. W kanale wzrostowym wyjście z kanału, spadamy. Wychodzimy górą z kanału, retest, utrzymanie wsparcia. No i teraz te dołki, które były jako opór, po cenach zamknięcia, jeszcze, po cenach otwarcia na tej czerwonej sieczce, jeszcze próbowali się bronić. Teraz w tej chwili to jest kluczowe wsparcie. No dokąd? No tutaj, patrząc na wykres H4, jeżeli to coś zostanie pokonane, czyli mamy ruch korekcyjny, nowy dołek w stosunku do poprzedniego, nowy dołek w stosunku do poprzedniego, ale jeżeli 0,7240 zostanie pokonane, to ten szczyt już praktycznie nie ma znaczenia. Jedziemy na wyższe poziomy. Dodatkowo zatrzymaliśmy się w korekcji pędzącej. Impuls. Fala A, fala B, fala C. Objęcie hossy. I to mnie bardzo cieszy. Ale to objęcie hossy nie upoważnia jeszcze do otwarcia longa. Dlaczego? Patrzymy na ceny zamknięcia i na otwarcia tych świeczek. Pyk, pyk, pyk i pyk. 0,7238 po cenach zamknięcia i otwarcia stanowi na razie naturalną strefę oporową. Euro-dolar. Aha, co dalej? Zatrzymujemy się właśnie w okolicach oporów. Nie na tydzień, tylko na dzienny. Podwójny dołek, który na H4 jest projektą pędzącą. Kolejne miejsce to jest 0,7330. I dzięki co? Na razie coraz wyższe szczyty, coraz wyższe dołki. Wydaje się, że te dwa poziomy jako wsparcie są kluczowe do tego, żebyśmy się pchali na wyższe poziomy. Skąd taka siła Australijczyka? Poprzez surowce rosną. To jest jedna rzecz. Czyli waluty surowcowe zyskują. Druga rzecz. Bank Australii na wtorkowym posiedzeniu w ubiegłym tygodniu powiedział, że ma trzy opcje do zaprzestania stymulacji gospodarki. I to wystarczyło. Normalizacja polityki monetarnej i fiskalnej. I to wystarczyło tego, żeby Australijczyk zaczął się umacniać. Co zresztą zobaczymy sobie również na indeksach. Dzisiaj dolar niestety do jena zyskuje. Opory zostały powybijane. Jesteśmy na kluczowym wsparciu, na kluczowym oporze. Na kluczowym oporze opór. To są szczyty z 2017 roku i to jest 115,50. I dążymy od 4 tygodni, ten tydzień dopiero się zaczął. I to nie spowoduje reakcji, taką jak mieliśmy w tygodniu rozpoczynającym się 20 listopada. To kolejny target 116,40. Bank Japonii, Bank Szwajcarii oraz Bank Chin to są te trzy banki, które nie będą, inaczej nie Bank Chin, Bank Szwajcarii, Bank Japonii. To są te dwa banki z G7, które
o których nie ma mowy nawet o podwyżkach stóp procentowych, o normalizacji polityki fiskalnej i monetarnej. Tutaj jen może tracić, no i przy rosnących giełdach nie ma odpływu kapitału do bezpiecznych aktywów. Na eurodolarze można umrzeć z nudów. I tutaj ukłon w stronę pytania, co się stanie. No jesteśmy na wykresie tygodniowym. No. Mamy wyznaczone opory, mamy wyznaczone wsparcia. Cieszy to, że to wsparcie na 1,1230 bardzo mocno trzyma. Raz, dwa, trzy, cztery tygodnie i piąty tydzień zaczął się bardzo sympatycznie, ale zaczął się bardzo sympatycznie, żeby się nie skończył. Ten też się zaczął sympatycznie i żeby się nie skończył od razu cofką. 1,1380 kluczowy opór z wykresu tygodniowego i tym 150-pipsowym zakresie już siódmy tydzień niemalże zaczynamy harce. Na wykresie dziennym widać to bardzo dokładnie. Raz, dwa, trzy, cztery ostatnie dni oraz 17 grudnia. Tutaj już nam się kształtuje w ramach tego boczniaka, już nam się tutaj kształtuje jakaś strefa oporu. Rozgryzając to w ogóle na niższych interwałach, gdzie szansa na wzrosty? No szczyty. Oj, nie to. Nie to, to. Szczyty po rozbiciu, oczywiście po strefie muszę pojechać i tutaj teraz wszystko gra po cieniach, czyli strefa po cieniach. No. Stała się wsparciem i to są poziomy z dołkami na 1,1290. Natomiast już pierwsza strefa oporowa pod tą główną na 1,1370, to mamy tutaj na H4, bujamy się, no wieje tutaj nudą, no jedyna okazja to, co ja dzisiaj na funcie robiłem, wziąć parę pipsów i uciekać. Dlaczego? No dlatego, że ja nie byłem pewny, co się będzie działo przy niskiej płynności, okazji będzie jeszcze dużo po nowym roku, w tym roku już nie mam zamiaru handlować, trzeba odpocząć od tego całego zgiełku. Także na euro-dolarze wieje nudą. To, co od 22 grudnia 1,1340 i dołki 1,13 w zakresie 40 pipsów. Uczymy się niestety. Patrząc na indeksy giełdowe, to jest CMC. Euro zostawiamy z powrotem, bo tutaj to za 5-minutówkę to jest za dużo. Dokładnie tak jak euro-dolar się zachowuje, jak patrzymy sobie na indeks euro do szerokiego koszyka walut, widać na wykresie dziennym, że to wsparcie na 982 punkty broni opór na 992 punkty, czyli 10 punktów różnicy, dokładnie jesteśmy w środku, w strefie pomiędzy wsparciem a oporem. Ten swing wzrostowy wyznaczył nam strefę trendu, raczej strefę trendu bocznego. Skąd on się wziął? A wziął się z tego, że początek i koniec ostatniej korekty przed dołkiem na 971 punktów utrzymuje nas w boczniaku. No, linia trendu spadkowego źle wyrysowana, ale to, żeby była dobrze, to ją wyrzucimy i narysujemy sobie poprawnie. No i w ramach korekty fajnie by było dojść do tych poziomów 1000 punktów, no może nie aż tak bardzo, no nie, no tutaj na skuśkę to tak właśnie 1000 punktów do tej strefy oporowej. A póki co na razie chyba przez dłuższy czas, a przynajmniej do końca roku możemy w dalszym ciągu pozostać w trendzie bocznym.
Funt, jak popatrzymy sobie, indeks funta znowuż dziś najsilniejszy ze wszystkich walut. Indeks dolara australijskiego również, to patrząc na to, co się dzieje na indeksie funta brytyjskiego, na załadowanie ekranu. Tutaj no ci, którzy znają moją metodologię handlowania, pokaz siły wersji 2 na wzrosty. No i tutaj pierwszy opór dla funta 1000 punktów. Kolejne to 1006 i 1011. Także bardzo ładnie funt zachował się tutaj z tej PS2 i od kilku dni jedziemy w górę. Na wykresie tygodniowym nie ma wątpliwości, że ten popyt pokazany długim cieniem i kolejne tygodnie zamykamy powyżej poprzedniego zamknięcia, no i tydzień dziś zapowiada się również wzrostowo. To też wyjście powyżej szczytu z ubiegłego tygodnia otwiera nam drogę na górkę. Dolar australijski, formacja szczypiec na dole. Z czego to wynika? Wsparcie rozbite, opór po rozbiciu stało się wsparciem, no i znowuż na wsparciu formacja Tasuki, próba kontry z poziomu 1000 punktów. Niestety ten tydzień zakończył się porażką. Na poziomie poprzedniego mamy Tasuki, mamy objęcie Hossy, wychodzimy powyżej 1000 punktów w stronę tutaj 1015 punktów, znowuż szansa na wzrosty na tej parze. Na wykresie dziennym, już popatrzymy sobie na tą formację szczypiec na dole, formację świecową, to jest nic innego jak ostatni szczyt przed dołkiem. Mimo że świeczka czerwona to maksimum jest powyżej tej świecy, zrobił nam znowuż PS2, czy korekę pędzącą, objęcie Hossy, pchamy się wyżej. I co w tej chwili się dzieje? No, dzieje się to, że ostatnie szczyty zamieniają się, czyli to, co potencjalnie może być oporem, zamienia się w wsparcie. Jeżeli szczyt świeczki z 23 grudnia padnie, to kolejne miejsce właśnie 1015 dolarów. Czyli w dalszym ciągu dolar australijski i funt brytyjski są na fali wzrostowej, euro boczniaku, indeks dolara amerykańskiego szuka swojego kierunku. Dla dolara ten krótkoterminowe wsparcie jeszcze trzyma na wykresie dziennym i to jest poziom 979 dolarów i znowuż 1000, nie dotarliśmy do 1000 punktów, jak to z wykresu wyższych interwałów wygląda. A to, że od 5 tygodni, jak popatrzymy sobie na ceny zamknięcia tych świeczek, to tylko ubiegły tydzień pokazywał, że dolar chce być silny. Jeżeli ma być silny, to 994 punkty. Jeżeli nie, to rozbicie tego wsparcia z wykresu dziennego, spadki w stronę 975. Czy dolar ma szansę być mocny? Jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak, tylko kiedy? Fed zrobił swoje po ostatnim posiedzeniu Fed. Wykres kropkowy pokazał, że należy spodziewać się trzech podwyżek stóp procentowych już od marca. A co ty nam, chłopie, opowiadasz w grudniu czy styczniu o marcu? A opowiadam dlatego, że rynki wyceniają przyszłość. Nie czekajmy na... Znaczy inaczej, ja nigdy nie reaguję na dane, chyba że są potężnie zaskakujące, dlatego że wszyscy gracze instytucjonalni mają dokładnie te same modele matematyczne, które mają banki centralne. I oni wiedzą z dużym prawdopodobieństwem, że za pół roku euro-dolar będzie kosztował tyle a tyle. Jak się nic nie wywróci, bo zawsze może jakiś atom walnąć. I oni wyceniają przyszłość. To są gracze, którzy mają tą kowalę wara,
tak jak grali przeciwko złotówce, gdzie no, nie lubię polityki poruszać, ale przecież gdzie skłóceni jesteśmy z Jankesami, skłóceni z Unią Europejską, no to wysoka inflacja, bank centralny NBP robi sobie jaja, gdzie z kilka miesięcy spóźnione z reakcją, co robiły między innymi Bank Czech, Bank Węgier. No to skoro tak, no to mamy złotego po tyle, po ile mamy. I to właśnie była wyceniana na przyszłość. Skoro nie dostaniemy pieniędzy z Unii, a tylko można sobie gadać na konferencji prasowej, że oj, polska gospodarka jest taka mocna, że my to Unii możemy pieniądze pożyczać, czy tam Amerykanom możemy pieniądze pożyczać. Pożyczajmy. Kochani, póki co chyba niewiele będzie się działo. Inaczej, może się dużo dziać pole popisu dla kapitału spekulacyjnego przy niskiej aktywności inwestorów instytucjonalnych. Poza tym giełda w Londynie przez dwa dni zamknięta. Może to na rynek akcyjny niespecjalnie mieć wpływ, ale choćby nawet na rynek walutowy, przez Citi, to jest centrum rozliczeń walutowych. Jakieś tam operacje są dokonywane, ale bardzo mizerne. Rynki surowcowe na razie rosną. Niech sobie podrosną. Ja w każdym razie mam zamiar odpocząć od rynków w tym tygodniu. Poza tym, że w dalszym ciągu będę chciał funta rozbrylać na długie pozycje. Szczęśliwego Nowego Roku. Dużo pipsiorków Wam życzę, żeby wasze dzieci miały bogatych rodziców, żebyście mieli prześlane strategie. Strategia to jest pół sukcesu, drugie pół sukcesu to taktyka. Czyli nie nastawiam się na kierunek, tylko rynek rośnie, ale taktycznie, w którym miejscu ja mam wejść. Że nie na szczycie, może po korekcie. A co mi odjechał, to go nie gonię. On i tak spadnie. Poczeka na mnie. Także życzę Wam przede wszystkim zdrówka dużo. W tym paskudnym czasie, jaki mamy, pandemii, no, można nie wierzyć w COVID, co niektórzy nie wiedzą. Ja przechodziłem. Dobrze, że łagodnie. Także dużo zdrówka, no i samych udanych trade'ów, dobrych przemyśleń i żeby te statystyki KNF-u były na naszą korzyść, więcej wygrywających. Kochani, dziękuję Wam za spędzony ten rok ze mną. Na ile on był pomocny, na ile czegoś mogliśmy się dowiedzieć o rynkach, jeżeli komuś to chociaż pomogło o 5 zł, jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Chciałbym, żebyście zarabiali więcej ode mnie. Ja już starszy człowiek nie potrzebuję, byleby na papu i na leki. To też u tego Sylwestra, o ile zamknął, szczęśliwego Nowego Roku, zdrowiu, no i samych udanych transakcji. Trzymajcie się cieplutko. No i do zobaczenia już za tydzień. Wszystkiego najlepszego.